Co zrobić, gdy pracodawca nie podpisze wypowiedzenia? Wypowiedzenie umowy o pracę jest aktem jednostronnym i zgoda pracodawcy lub jej brak nie ma żadnego znaczenia i nie wpływa w żaden sposób na jego skuteczność. W związku z powyższym odmowa przyjęcia wypowiedzenia nie wpływa na wstrzymanie jego biegu. Generalnie wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie. Dopuszczalna jest również forma ustna, ale w takiej sytuacji potrzebny jest świadek w przypadku postępowania sądowego, który potwierdzi fakt złożenia wypowiedzenia. Ponadto pracownik może złożyć wypowiedzenie telefonicznie, mailem, faksem lub SMS-em. Najbezpieczniej jednak jest wysłać wypowiedzenie pocztą pisemnie za potwierdzeniem odbioru. Reasumując, wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne, gdy dotarło do pracodawcy w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z nim. Nie ma znaczenia tutaj fakt, czy faktycznie pracodawca się z nim zapoznał.